chodzi o różaniec, to są takie jakby trzy płaszczyzny, w którym on zaistniał w moim życiu. Ja mam na imię Paweł, jestem żonaty od 33 lat, mam piątkę dzieci i moje życie z Bogiem było w pewnym momencie jakby zakłócone, bym to tak określił. Stałem się takim zimnym katolikiem, który tylko uczestniczy w mszy świętej niedzielnej i to wszystko jakby. I w pewnym momencie po prostu w moim życiu zaistniało wiele różnych nałogów, zniewoleń i na pewnym etapie mojego życia jakby poczułem, że potrzebuję jakiejś kotwicy ratunkowej, czegoś, co mnie wydobędzie z tego stanu. Moja dusza jakby się upominała o tego Boga, który gdzieś tam odszedł. I wtedy zacząłem się modlić na różańcu. Tak? Nawet nie znałem dokładnie tajemnic różańcowych, nie pamiętałem, która jest po której, ale po prostu się modliłem. Codziennie odmawiałem różaniec i myślę, że Matka Boża jakby wyprosiła mi taki dar nawrócenia. Otrzymałem od kogoś ten różaniec, który tu mam, około 10 lat temu. Na tym różańcu jest napis Medjugorje. I to też nie był jakiś taki przypadek. I jakby wiem, że sam bez różańca, bez Matki Bożej nie potrafiłbym tego nawrócenia sam z siebie dokonać. I czuję taką wielką wdzięczność właśnie Matce Bożej za to, że ona jakby poprzez ten różaniec zaistniała w moim życiu. To jest taka jedna płaszczyzna mojej osobistej łączności z Matką Bożą, mojego osobistego nawrócenia. Drugą taką płaszczyzną są uzdrowienia fizyczne. Ja doznałem dzięki właśnie, też jestem przekonany, święcie, dzięki różańcowi Matce Bożej, takiego uzdrowienia z choroby fizycznej. To była choroba ostróg, miałem ostrogi piętowe, cierpiałem okropny ból, nie mogłem chodzić, nie mogłem chodzić na mszę świętą, brałem bardzo silne leki i w tym takim bólu, w tym takim właśnie takim upadku, można powiedzieć, cielesnym, codziennie modliłem się, odmawiałem różaniec za różańcem. I w pewnym momencie doznałem takiej mocy, można powiedzieć, takiej siły, że postanowiłem, że koniecznie muszę pójść do kościoła. I to była akurat środa, nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. I po prostu, jak poszedłem na to nabożeństwo, to poczułem niesamowite ciepło w tych moich obolałych piętach. I o ile nie mogłem do kościoła dojść o własnych siłach, po prostu szedłem podpierając się kijem, to wróciłem już po prostu podskakując. I to jest taki, i to jestem bardzo wdzięczny Matce Bożej też za to, że ona się wstawia za nami, że ona nam nieustannie pomaga, tak jak mówi jeden z jej tytułów. Trzeci aspekt, trzecia taka płaszczyzna, jeśli chodzi o modlitwę różańcową, to wspólnota. Ja jestem liderem wspólnoty Dobrego Pasterza z Pabianic. Ta wspólnota istnieje od 2 lat i od początku nasza wspólnota była bardzo głęboko zawierzona Maryi. Jesteśmy przy kościele świętego Mateusza w Pabianicach i na początku rozpoczęliśmy takie pielgrzymki integrujące, do tej pory te pielgrzymki trwają i jeździliśmy do Częstochowy w pierwsze soboty miesiąca właśnie na takie zawierzenie Maryi. I tam jakby Maryja dała nam drugiego patrona jakby, bo tam zawierzyliśmy też naszą wspólnotę świętemu Michałowi Archaniołowi. Tam właśnie w Częstochowie przy bramie, jak się wchodzi z parkingu, jest mozaika przedstawiająca świętego Michała Archanioła. I w tej chwili nasza wspólnota to jest modlitwa, zawsze się modlimy na początku spotkań i na końcu pod Twoją obronę, później modlimy się święty Michale Archaniele. I ostatnio ten różaniec do granic, który był, to po prostu w naszych sercach była tak niesamowite pragnienie właśnie jechania i modlenia się za świat, za Polskę, za Europę, że z naszej wspólnoty ponad 200 osób wzięło udział w tym różańcu do granic. Były 2 duże autokary, 140 osób pojechało na granicę z Rosją w okolicach Braniewa. Inne osoby, wiem, że w mniejszych grupach były w innych miejscach, na granicy z Ukrainą, z Białorusią.
Teraz właśnie wczoraj nasza wspólnota wróciła też 70 osób z pielgrzymki do Fatimy, gdzie różaniec, można powiedzieć, że ten różaniec do granic, my zawieźliśmy go dalej, bo jadąc przez Niemcy, Francję, Hiszpanię, Portugalię, później wracając też przez Czechy, cały czas modliliśmy się na różańcu za te narody, które mijaliśmy. I po prostu czuliśmy niesamowitą radość z tej modlitwy. Czuliśmy, że Bogu jest bardzo miłe to, że ten różaniec do granic, on jakby tak nie stanął w miejscu, że to się zakończyło w tą sobotę, gdzie te 2 miliony Polaków Bogu zawierzało się poprzez Maryję, poprzez modlitwę różańcową. I właśnie takim ukoronowaniem, myślę, była ta pielgrzymka, gdzie w Fatimie było z naszej archidiecezji też, oprócz naszej pielgrzymki, było jeszcze 5 innych pielgrzymek. Byli nasi biskupi, biskup Marek Marczak, biskup Adam Lepa. I tam też przez 3 dni w łączności takiej modliliśmy się zawsze przed mszą świętą, był różaniec. I byliśmy też w Lourdes, byliśmy też w Augsburgu, gdzie zobaczyliśmy, w Augsburgu doświadczyliśmy jeszcze jednego oblicza Matki Bożej. Tam jest niesamowity obraz Matki Bożej rozwiązującej węzły. Tam spędziliśmy cały dzień też na modlitwie różańcowej. Też odmówiliśmy różaniec za cały świat, zawierzając Matce Bożej wszystkie węzły, które są zawiązane na świecie. I myślę, że to jest taki jakby też nowy kierunek zawierzenia się też Matce Bożej, bo ten obraz jest niesamowity, bo on przedstawia Matkę Bożą jako Matkę Bożą pracującą, która nieustannie rozsupłuje. I myślę, że to jest taki obraz bliski każdego człowieka, bo każdy z nas ma coś zawiązanego, coś zasupłanego, coś takiego, co jest mu trudno rozwiązać. I ja też doświadczyłem tego w moim życiu, w tym moim nawróceniu, w tym zasupłaniu, w te nałogi, w te różne takie zniewolenia, w to odejście od Boga. Także w tych chorobach człowiek często jest taki zasupłany, zagubiony. I ja osobiście, tak osobiście, jak i rodzinnie, jak i wspólnotowo, moja żona też, dodam, że codziennie się modli na różańcu, razem się modlimy na różańcu. I dzięki temu nasze życie rodzinne, nasza miłość małżeńska też jest taka głęboka, nie jest taka pusta, nie jest taka materialna. To wszystko jest takie właśnie zaopiekowane Bożą opatrznością. I za to wszystko właśnie Bogu bardzo dziękuję, a szczególnie Maryi, która jest naszą opiekunką, naszą piastunką. Bogu niech będą dzięki.